Uwaga widzowie, robimy szybki wyścig. Kto będzie szybszy? Wyklikający łapkę w górę czy Aurox przebiegający przez ten lód? Za 3, 2, 1, start! Teraz klikajcie i proszę państwa! Dajcie znać w komentarzu, kto był szybszy, a ja wam odpiszę. Aurox odpisze temu, kto był szybszy, ale przejdźmy teraz do rzeczy, bo zrobiliśmy coś nowego. Coś się stało. Oglądajcie film do samego końca i od razu na początku tego odcinka przyzwiemy ducha Cartoon Cata. On jest nam teraz potrzebny. Ale to jeszcze nic. Aurox kogoś tutaj widział. Wreszcie. Dobra. Powiedz im to, Aurox, teraz. Słuchajcie widzowie, skradałem się od naszej nowej wioski. Tak mamy, później wam pokażemy. Do wioski tutaj Lightheada i spotkałem Lightheada. On coś robił, jakieś dziwne rzeczy. Gdzieś tutaj się był kręci. Tutaj Lightheada, gdzieś w okolicach Aurox go zobaczył. I jeszcze zrobiliśmy coś pod jego wioską. A mianowicie, tam jest taka baza, ale oglądajcie, pokażemy wam to wszystko. I przyzwijmy teraz ducha Cartoon Cata, bo uwaga, miecz się pojawił, jest na tym jego grobie. To znak, że gdzieś wśród nas ten duch tutaj jest i muszę po prostu wyciągnąć ten miecz. Zobaczymy, co się stanie. Ja wyrzucam swój tutaj, pochodnie odkładam w eku i co, wyciągamy. Ale jeszcze zanim, subskrybujcie mój kanał, jak jesteś nowy, nowa, to zostaw subika z dzwoneczkiem, bo uwaga, mamy 600 tysięcy subów! GG! Aurox, dzięki! I dzięki widzowie wszystkim, naprawdę gratulacje! I dla was, i dla mnie, bo jest was już 600 tysięcy ludzi! Subskrybentów, także przypnę wam serduszko, możecie napisać coś od siebie, co byście chcieli, jakiś specjalny odcinek, to mogę nagrać dla was, dlatego że subskrybujecie, jesteście, oglądacie, dziękuję. A ja teraz wyciągam ten miecz za 3, 2, 1 i uwaga, biję w niego, bo tylko tak go wyciągnę i mam miecz. To on, to ten duch. O, gdzieś tutaj powinien być. Aurox stoi, jest. Cię. Tak, za tobą, nie, lekko. Cię, troszeczkę obróć się. No, powoli, jeszcze. Tutaj stoi, ale ojejku, jak blisko patrzy mnie. Się tylko na mnie, bo mam ten jego miecz. Tym razem go nie wyrzucę i mu go nie oddam, bo prawdopodobnie dzięki temu właśnie mieczowi, nieważne, wiecie o co chodzi, to on służy mi prawdopodobnie. I musimy mu pokazać oraz wam widzowie, co zrobiliśmy, bo to będzie koniec Lightheada już niedługo. A przy okazji weź ten mieczek mój, Aurox. Nie oddalej się, naprawdę tam tak uciekłeś? No tak, no. Nie mój... No! Jeju! On tu podszedł do mnie! Ale jak niespodziewanie! Czekaj, zapalę pochodnie, żeby lepiej widzieć. Sobie dam w rączkę, okej. Okay. Lekko go oświetlam, spójrzcie, to jest duch Cartoon Cata. On potrafi wiele, co? Ej, patrz, jak już on się pojawił, to ja teraz robię coś takiego normalnie. Patrz. Co? Skąd ty masz tarczę, chłopie? No, ogarnąłem sobie wcześniej. Wow! Ej, kto napisze teraz w komentarzu słowo tarcza, temu też przypnę serduszko, o. Tarcza Aureoxa. Ale, dobra, mniejsza z tym, chodźmy szybko, biegnijmy. W ogóle w tej jego wiosce Lightheada się rozbudował. Czekaj, czy duch idzie za mną? Ta! Idzie, ale jakoś powoli. On nie biegnie, tylko rusza się, spójrzcie, tak jakby jednoczesnym ruchem. A tutaj pojawił się dodatkowy jakiś budynek, tego wcześniej nie było, tron jakby się oddalił. Ale spójrzcie na to, Lightheada, gdy nas nie było na tym świecie, dorobił właśnie kolejne pomieszczenie i zebrał naprawdę wiele głów. Głowa Creepera, Szkieletora, drugiego Steve'a, też moja. Dużo Steve'ów musiał tutaj pokonać. Głów jest naprawdę mnóstwo, tysiące. To jest jedno pomieszczenie, a w drugim też są te głowy, o tam, nie? On to wszystko zbiera, dlatego na tym świecie nie ma mobków. My Creepera czy pająka, nie, inaczej Szkieletora, my tutaj nie widzieliśmy już od kilku tygodni, jak nie miesięcy, w ogóle, nie? Bo przez tego Lightheada to wszystko się dzieje, więc musimy go pokonać. Żeby już go tutaj nie było, zrobić słońce i żebyśmy normalnie już sobie dawaj, tu żyli szczęśliwi. Nie mamy czasu, Smajdawa, jak najszybciej muszę jeszcze te pokazy. Aurox będzie nas prowadził generalnie, bo tutaj jest mnóstwo pułapek. Zrobiliśmy coś po tej stronie lasu, ale
zobaczcie co, oglądajcie sami. Duch cały czas idzie za mną, jakby przez chwilę chyba biegał. Tak widziałem, patrzy się na mnie ze względu na miecz. Okej, okay, dobra. Dobra. Są generalnie tutaj dwie skrzyneczki i to jest normalnie skrzynka pułapka. Tak samo dźwignia, od razu mogę pokazać. Czajcie widzowie, że jak otworzę tą skrzynkę, to ona wybuchnie po otwarciu. Są dwie w zasadzie. Mogę tak na szybko pokazać, to widzą, co? No tak, ale chyba chcieli zobaczyć. Może na początku tom jeszcze, pokaż. A tak, ja już to wcześniej też mniej więcej widziałem, Aurox. A patrzcie to, widzowie, jak to zamkniemy, idziemy, tu jest niewidzialna ziemia. W sensie ją widzimy, ale jak wchodzę, to wpadam nagle na dół i biją mnie kolce. Dobra, Aurox, help me, wyciągnij mnie, bo padam. Daj, albo nie wiem. Bo serduszek mam, to nie jest, jest śmieszne. No pomóż, nie mogę wyjść. Dobra, niszczę blok, wychodź tutaj, do góry, okay, do góry, do góry. Widzieliście? Oj. Jak Lighthead tu wpadnie, to by te kolce w niego się dosłownie wbiją. Okej, jest zmiana. Dobra, chcesz tą skrzynkę otworzyć? Tak, otworzę tą skrzynkę, tylko może ty ją otwórz, a ja odejdę z duchem, bo ja nie chciałbym, żeby duch... Patrzcie, Aurox, tą prawą. Aurox teraz otworzy, weź pochodnie wbij, żeby widzowie to lepiej widzieli. Okej, okay, poszło. Patrz, idzie sobie nubek Aurox i chce otworzyć tą skrzynkę, bo nagle koło drzewa znajduje się. O, jaka fajna skrzynka, pomyślał sobie i ją otworzył, po czym... No właśnie. Wybuchła. Ale jak Lighthead by otworzył, to go walnie mocno. Zbugowałem się przez chwilę. Okej. Chodź Aurox, prowadź nas dalej, bo tutaj te pułapki w większości to właśnie robił Aurox, on się na tym bardzo dobrze zna. Ja idę z duchem, cały czas duch na... Chodź Aurox! Czekam, ja sam spadłem w swoją pułapkę. Co ty robisz, no, swoją pułapkę? Ej, zakryjmy to na szybko, masz ziemię może? To nie trzeba, a tutaj, no. Ja zakryjmy, żeby tego nie było, dobra, dawaj. No i nic tutaj nie było, jak coś, idziemy dalej, dawaj. Ta, nic nie ma, wcale tutaj na środku też pułapki nie ma. O duchu, uważaj, nie wpadnij. Jakby tam duch wpadł, oj, no, co by było? Nie było. Dobra, idziemy dalej. Miecz będę cały czas trzymał, on wie, że ja mam, ale powoli idzie, ty. Wcześniej miałem wrażenie, jakby biegł. Ten duch potrafi robić naprawdę różne rzeczy, żeby tutaj Lighthead był, bo jak coś wiemy, jak go zwabić, przyczaimy się w wiosce Lightheada i poczekamy na niego wraz z duchem. Będziemy tyle tak długo czekać, widzowie, razem z wami, że patrzcie, co to za wioska nowa obok Lightheada. Dosłownie za tymi drzewami, on jeszcze tego nie widział, nie skapnął się, ale to jest nic, bo Aurox zrobił wyrzutnie z TNT. I to dosłownie wyrzutnie z TNT. Może byś pokazał, no, widzom, co? No nie, zobacz, co znowu zrobiłeś z tymi bucikami, no. O nie, ja miałem buciki. Czekaj, trzeba to zniszczyć teraz chyba. Dobra. Boga? Duchu, chodź tutaj, wejdź. Duchu, uważaj. Okej, mam nadzieję, że to zadziała, bo po raz kolejny mi ten, uwaga, aktywowałem. Boga, boga, leci. Podpaliłem i teraz, proszę, Uwaga, go strzeliło. No, widzieliście? Tak to wygląda. Wyrzutnia TNT, normalnie bombardowanie. I to wyobraźcie sobie, że jeszcze wyżej leci, tylko teraz Auroxowi tak się udało, że dotąd. A to powinno i poleci aż do wioski Lightheada. Na razie dobrze, że tak, to jest bliska. Okej, okay, chodźmy dalej. Dobra, chodź, kolejną pułapkę tutaj, bo ominąłeś od razu. No, pokaż szybko, bo nie, generalnie nie mamy czasu. Tu jest coś takiego, czekaj, jeszcze raz. O, teraz, tam do przodu, tam pas. Strzały lecą, spójrzcie z góry, na dźwignię wszystko jest. Tutaj otwieramy, wiadomo, zbrojownia, Aurox wszystko porobił, łóżeczka i tak dalej. Tu na przykład klikamy tą dźwignię i robią się jakby kolczatki. Przykładowo, ja tam nie wejdę, będę dostawał, ale jak wrzucimy, byle co, jakiś przedmiot, to się otwiera, od razu to rozwala. I mnie tak samo, to wbija, nie? Dosłownie, patrzcie. To jest bajer, okej? Okay? Zamykamy, tutaj to jest na Lightheada, jakby w razie W. To jest pikuś, ta w ogóle nasza cała wioska. Zobaczycie, dokąd ten tunel prowadzi. To będzie ciekawe. Zaraz tam wejdziemy, jeszcze coś, Aurox, chcesz pokazać? Tak, jeszcze jedna tutaj pułapeczka, możesz sobie zobaczyć tu. Mogę ja nawet zaprezentować, skoczę sobie. Pułapka, w której będziesz tonął w piasku. Jak nie, to się nazywa? Pomocy, nie, nawet nie wiem w sumie. Czekaj, jak to się nazywa? Ruchome piaski, tak. Tylko z nich naprawdę ciężko się wydostać. Spójrzcie, jak głęboko Aurox się topi. Papa, Aurox! Papa! Ale bo już się utykać. Pa, dostaję! Bije mnie, pomocy, weź rozwal szybko!
Rozwal Aurok z Satanem w piasku! O nie! Biedna Aurok! Pomóż mi! Panie! Pomóż, rozwal ten... No nie padnę, mam serduszka złote, weź mi pomóc. O, chodź. Dobra. No, sam, czemu? Sam się jeszcze niżej mnie kopię. O, dobra. To są właśnie te piaski, widzowie, które wciągają. Zrobimy więcej tych piasek oczywiście i damy je przed naszą wioskę albo koło wioski Lightheada, żeby w nie wpadł. I zrobimy to głęboko. Jak go wciągnie, to będzie mu problem. Dobra, i tu jest kolejna. Widzieliście w ogóle takie coś? Aurox, nie wiem jak to zrobiłeś. Nie chciał mi powiedzieć generalnie, siedzi cicho, ale spójrzcie, to jest normalny jakby bruk, nie? Tu jest złoto, tu jest węgiel, tu jest diament, tu jest żelazo i u góry emerald. Jeden blok przedstawiający wszystkie inne bloki. Kto napisze skrzynka w komentarzu wow, to temu też przypnę serduszko, bo dla mnie to jest wow po prostu, jak on to zrobił. Pokaż to jeszcze, weź na mnie teraz przybliżenie, patrz co się dzieje z tym złotym. A, i skrzynka wciągająca jabłko. Dobra, dużo tutaj jest bajerów, to wszystko jest przygotowane na Lightheada wyłącznie, ale teraz wchodzimy do tej dziupli, bo to jest najważniejsze. Normalnie od razu skaczemy, tylko nie wiem, czy ten duch za mną skoczy, chodź, duchu, duchu. Tutaj mam mieczyk, okej, wskakujemy na dół, odbijamy się. Bang. Skoczył! Wow. Skoczył? Ta zeskoczył do ciebie, no. Odbił się. Jo. Teraz lecę ja, uwaga. Biegniemy teraz tunelem, duch cały czas raczej za mną będzie szedł. Nawet jak jeśli nie, to wrócimy się za niego. Ten tunel troszeczkę ciągnie, ale wyjdziemy teraz w miejscu u Lightheada i zostaniemy tam. Będziemy tak długo czekać, aż przyjdzie schowani z duchem. A zobaczycie w jakim miejscu. Patrzcie, wchodzimy i tu jest nasza tajna podwodna baza. Patrzcie na to, jak się prezentuje. To robi robotę, z przybliżenia to tak. Oczywiście za tym szkłem jest normalna woda i jak teraz wejdziemy po drabinkach do góry, to wydostaniemy się w samym środku wioski Lightheada. Z bliska to wygląda tak, dosłownie za szkłem jest woda. Ale teraz idziemy prosto do góry, wykopmy się w wiosce Lightheada, zobaczmy czy on w ogóle przyszedł, czy gdzieś tutaj jest. Duch idzie za mną? Tak, idzie tak. Cały czas, ze względu na ten miecz. Aurox, dawaj za mną, wykopiemy teraz ziemię na szybko, tutaj, myk, wychodzimy, tak spontanicznie, dosłownie, okej, okay. Lightheada, nie ma, chyba, rap przybliżenia zrobiłem. Nie ma, pusto jest, okej, duch za mną cały czas idzie. No i weźmy się, strzajmy tutaj w tym lesie, za tym budynkiem i czekamy tak długo, aż Lightheada przyjdzie. Widzimy się za chwilę, bo to będzie cięcie, nie wiem ile tu będziemy stać, 3 godziny, czy 2 godziny, czy 10 minut, zobaczmy. Okej, za tym drzewem, duchu, chodź duchu. Jeju, jak on idzie powoli, naprawdę! Musimy teraz na niego czekać, no. Tik tok. Może go tył uderzę, co? Uderzę go tył? Nie, nic nie robi, dobra, on już idzie. I teraz, czekamy. Dobra widzowie, minęło jakieś 30 minut i duch ruszył, idzie w jakimś kierunku, ale nie wiemy gdzie. Troszeczkę się cykam podejść do niego, bo gdzieś tutaj w okolicach może być Lightheada. Aurox, co robimy? Ja mogę się rozejść na lewą stronę, się rozejrzeć. A ja na prawą, nie wiem, on idzie, nie słucha mnie się, pomimo tego, że mam miecz jego w rączce i powinien koło mnie stać, on ruszył i idzie, ale dlaczego, po co, czemu i tam, nie wiemy. Patrzę się, przyglądam po prostu z daleka, czy on teraz zniknie, czy wyparuje, co się stanie, zobaczmy, po prostu obserwujemy go teraz. Nie wiem, lewo spojrzę, Lightheada jeszcze nie ma, nie widziałem go, prawo, Aurox, weź się, rozglądaj się na wszystkie strony. Ja jestem, ej, dobra, co, widzisz coś? Z lewej strony jest Lightheada, idzie w kierunku samego środka. Nie widzę go, tutaj z lewej strony, musisz, czekaj, może zaraz ci się pokażę. Nie ma go, nie widzę go, z prawej? Z lewej, jak ja poszedłem w lewo, A, faktycznie idzie, dobra. Pierwszy raz widzimy Lightheada po tylu dniach. Chyba przyszedł po siebie i do siebie i nie spodziewa się tego ducha. On się patrzy na niego, a ten się patrzy na Lightheada. Czekaj, podejdę może do nich bliżej, co? Tego budynku. No Lightheada mnie nie zobaczy, tak od tyłu bardziej, od tyłu. Chcę przybliżenie zrobić. Lightheada mnie nie widzi, ja od tyłu. Czekaj, co on robi? Schyla się głową. Patrzy się na tego ducha. A on na niego, mają ten kontakt wzrokowy, nie? Razem się patrzą na mnie. Dobra, duchu, pokonaj go, please, zrób mu coś, duchu. Nie ruszają się, nic nie robią. No nieruchome, no Lightheada coś tam lekko stanął. Nic się nie dzieje, patrzą nadal na siebie. Co dalej, co się wydarzy? No żeby on padł. Wow, co się pojawiło? Co jest? Ej, ten duch to zrobił.
uwięził go w szkle! Tak jak tam mieliśmy na dole, przecież... Masz ziemię, żeby wybudować się do niego do góry? 30 sztuk. Ty, Lighthead panikuje! On tu jest cały czas, spójrz, biega! Nie może się wydostać z tego, to jest jakieś grube szkło. Weź mi tutaj troszeczkę ziemi, ja chcę wybudować się do góry. Dawaj, 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 okej, okay. Już wystarczy, wystarczy, wystarczy. Okej, okay, budujemy się do góry, no zabierz, mam ziemię. Dawaj, co robi? Nie, ziemia, teraz zrobiłem miecz, postawiłem. Nie, szukam go, wykopaj, wykopaj. Mój miecz, mój miecz. Okej, okay, mam go, dobra, wezmę go sobie tutaj w tą rączkę, albo w tą. I będę teraz naskakał, okej, okay, hops, 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 hops i hops. Dawaj, Aurok, za mną, jestem wyżej niż Lighthead. Ty, on został uwięziony. Nie możesz się wydostać. Co on robi z głową? Patrz! Co jest? On nawala głową w to! Ej, nie może wyjść! Czy to szkło jest dla niego za mocne? Jakby próbował to zniszczyć chyba tą głową, ale no, no nie wychodzi. Spójrz, co robi głową! Patrz! Widzę głową właśnie, w to no. Nawala! Ej, nie może się wydostać. O-o, stoi i się patrzy teraz na nas. Widzowie, mamy uwięzione Lightheada. Teraz jest ten moment, aby go pokonać. Napiszcie w komentarzu, co możemy zrobić, a my to szybko zrobimy, nagramy drugi film albo odpalimy live'a. Live'a na żywo na moim kanale i go pokonamy na transmisji. Piszcie komentarze teraz szybko, subskrybujcie mój kanał z dzwonkiem, a my to zrobimy, nie wiem, za godzinę, za dwie godziny albo jutro, albo teraz od razu, dopóki go nie jest uwięziony, nie wiem, wlejmy może tu i lawę, i wodę, strzelajmy w niego z łuku cały czas, o, przykładowo, nie? Możemy w niego nawalać. Tak w to szkło uderzyłem. O, patrzysz na mnie. O, zobaczył, że zaraz będzie atakowany. Także piszcie komentarze. Jak nie macie co robić, to zobaczcie moje wcześniejsze filmiki. Wpadajcie na naszą grupę na FB SmileyX. Tam wspólnie możemy popisać, pogadać. Mam też Instagrama i Facebooka, na którym możecie dodać mnie do znajomych. Wbić, popisać. Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. Piszcie komentarze, co mamy teraz zrobić z nim. I widzimy się za godzinę, za dwie na live'ie albo na filmie. Bądźcie gotowi, bo to chyba będzie jego koniec. Duch nam pomógł, uwięził nam Lightheada. To coś znaczy, nie wiemy, co się dalej stanie. Piszcie komentarze, widzimy się zaraz, jutro albo wieczorkiem. Obserwujcie kanał, do później.